Siemanko, widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, Riot szaleje, już mamy Vex, nową bohaterkę. No zobaczmy, ale dlaczego tak szybko? Co tu się dzieje? Myślałem, że za dwa dni. Vex, hate i healer. Znowu ścieżka bohaterów. Grant the strongest enemy Gloom. Gloom to, słuchajcie, tak naprawdę stakowanie minus jeden, minus jeden. Co się dzieje, że jednostka ma z jednego na minus jeden? Umiera? You have granted 5 gloom different times. Different times, to ciekawe. Yord 4. No tak jak myślałem, że będzie z dwóch regionów. Pasuje do wyspy cienia. Postrach bardzo dobry. Oczywiście. To jest, słuchajcie, story, chciałem powiedzieć scenariusz, ale scenariusz to jest w gwincie. Bardzo działa podobnie, słuchajcie, tak? Jeden stack to jest, przyznajemy Gloom, później przyznajemy Impacta i później boostujemy dwie jednostki. To jest podobne Ezreal. Co oni robią? Jak przy zagraniu widzieliście? Ładna animacja. When an enemy gains Gloom, it gives it again. Czyli kopiowanie, czyli to jest to samo co Lux, tylko w drugą stronę. I 6-5 ma statystyki? Przyznajemy Glooma z tego co widziałem. A, jednostki umierają wtedy. I to przy ataku był. Strike, grant me impact. Ale super karta! Bo przy każdym uderzeniu stakuje się impact, ale super. Grant a unit gloom to draw one. Okej, okay, za dwa punkty Seraphine to lubi. Bo bardzo można fajnie to zagrać. I nie można glooma się chyba pozbyć. Ale tu przy ataku... Aha, grant a strong enemy. No tak, faktycznie. The first time an enemy summoned, grant gloom. Wow! Ale mocne to się wydaje. Rune start boost me. Boost? Ciekawe. I też impact. Grant a unit 4 glooma? When I summon Drew Vex, aha, czyli dobieranie Vex, jakie tempo, 4-5, nie wiem, jakieś te karty niezbalansowane się wydają. I have 1-0 for each different time you have granted Gloom this game. Mocny finisher, nawet pod Atrocity. Grant enemies Gloom. Oczywiście tym razem przejdę do końca. Runda startuje, if you have other attack token, boost all enemies. Okej. Okay. Epic, wiadomo, mana, zobaczymy co daje. Damage to enemies is dealt in the form of gloom. I boost all enemies. Huh, ciekawe. Nie będę tutaj się wypowiadać na temat ścieżki bohaterów, bo to różnie bywa. Ale Vex to jest Lux, tylko że w drugą stronę. Czyli jak zuchwałość i postrach, nie? Dobrze to rozumiem? Tutaj macie minus 1, minus 1, a tam macie 1, 1, 1. Nie wiem, czy mi się to podoba. To jest trochę taki bezpieczny wybór. Ale, no nie wiem, mam mieszane odczucia co do tej nowej przepustki. Nowej może nie przepustki, tylko zawartości. Ale chętnie poznam wasze opinie na ten temat. Także trzymajcie się.